Profilaktyczne programy zdrowotne to projekty, dzięki którym wiele chorób można wcześniej zdiagnozować i podjąć odpowiednie leczenie. Takie programy funkcjonują również w Pruszczu Gdańskim. Przede wszystkim kontynuujemy program profilaktyki nowotworów szyjki macicy, czyli szczepienia przeciwko HPV. Te szczepienia są w 3 cyklach. Szczepimy młode dziewczyny. Jest to program, który jest realizowany już od kilku lat. Szczepienia są bezpłatne, finansowane z budżetu miasta. W tej chwili wdrażane są 2 nowe programy profilaktyczne. Pierwszy dotyczy zdrowotnej profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży. 2 firmy stomatologiczne z Pruszcza zaangażowały się. Będzie przegląd profilaktyczny uzębienia dzieci i fluoryzacja przeprowadzona w każdej szkole. Także mamy nadzieję, że ten problem z próchnicą, który się też bardzo mocno pojawia, w jakiś sposób zostanie wyeliminowany. Trzecim programem są przesiewowe badania słuchu. Będzie można przebadać swój słuch, będą badane i dzieci, i być może też dorośli. Po takich badaniach przesiewowych słuchobusa, tam gdzie one były realizowane w Polsce, jest to około 20% osób, które mają niedosłuch. My mamy na miejscu firmę, która dla nas takie badania przeprowadzi, one będą bezpłatne. I też będzie wydawała takie zaświadczenia, na podstawie których będzie można później korygować wady słuchu. Wszystkie badania będą dostępne dla mieszkańców bezpłatnie. Polecamy również zobaczyć wmurowanie kamienia węgielnego pod basen przy Zespole Szkół nr 4, a także Pruszcz Gdański ekologicznie i praktycznie. Szukaj nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.